Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu doczekaliśmy się Halloweenowej aktualizacji. Ale zanim sobie przetestujemy nową zadymiarę oraz omówimy, co wniosła nowa aktualizacja, chciałem ogłosić, że organizuję dla Was konkurs Halloweenowy. A w konkursie Halloweenowym macie do wygrania 3 razy pakiet 170 gemów, czyli o wartości 50 zł. A jedyne, co musicie zrobić, to wbić pod moje najnowsze zdjęcie, które znajduje się na Instagramie, i oznaczyć 3 swoich znajomych. Przypominam, że nie mogą być to sławni influencerzy, więc mnie nie oznaczajcie ani JJ-ki, ani Joysticka, tylko swoich realnych znajomych. Więc jeżeli już to zrobicie, to nie zapomnijcie jeszcze strzelić łapeczki w górę pod tym filmem. Jeżeli dobijemy pod tym filmem dzisiaj 10 tysięcy łapek, to od razu wjeżdża odcinek, jak maksuję nową zadymiarę. No i standardowo sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. A teraz, moi kochani, bez zbędnego przedłużania, zobaczmy, co się zmieniło. Zobaczcie, mamy nowe wydarzenia dostępne. Wow, 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 wow. Co tu się wydarzyło? Ile jest tych teraz wydarzeń? I mamy nowe wydarzenie, które nazywa się Miejsce Duchów. Tak się będzie nazywał ten Graveyard Shift, o ile się nie mylę. Udaj się na arenę rozgrywek w pojedynkę lub w parze. Wygrywa ten, kto pozostanie przy życiu na końcu rozgrywki. Tak jest, moi drodzy, tak przetłumaczyli twórcy Graveyard Shift. Teraz sprawdźmy sobie szybciutko, co mamy do odebrania w sklepie. Za darmo mamy mega boxy 3 razy oraz 5 punktów do nowej zadymiary. Od razu odbieramy 5 punktów do nowej zadymiary. Sprawdźmy sobie MZ, gdzie ona jest. Jest tutaj, moi drodzy. Mamy to. I zobaczcie, jak ona przecudownie wygląda. Sprawdźmy sobie, jakie ona ma statystyki. Punkty życia 3600, atak 500, super atak 200. Gwiezdna moc M, zła karma. Przeciwnicy, którzy znajdą się w murze toksycznego sprayu, ponoszą powiększone obrażenia o 20% na każde trafienie. Okej, czyli moi kochani, zostawiajcie łapeczki w górę, a ja w następnym odcinku otwieram wszystkie skrzynki, kupuję te megaboxy i od razu wlatuję odcinek, jak maksuję tego zadymiarza. Okej, moi drodzy, lecimy od razu z pierwszą gierką solo. Jestem mega ciekawy, jak się gra tym zadymiarzem, dokładnie z zadymiarą. Mamy dwie skrzyneczki, w ogóle mapa jest chyba z botem. Patrzcie, bije w skrzynkę 500, 500. Jak się chmura utrzymuje, 3 razy teraz uderzyła 500. Wow, wow, bardzo szybko otwieramy te skrzynki. Dobra, to jest jakiś Szymonek, którego można w sumie pokonać. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. Spokojnie, panowie. No nie, 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 tak się nie bawimy. Raz, raz, raz. Wow, jak zaspamujecie tą chmurą, to naprawdę ten atak jest ogromny. Dobra. Jednak przegrałem walkę o tego Cuba, mam jednego, Szymek też ma jednego. Ale spokojnie, nie zrażamy się. Lecimy dalej, na mapie same MZ, tak jest. O nie, 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 tak nie możecie się teamować przeciwko Farelowi, tak się nie gra, tak się nie gra, proszę państwa. Mamy takiegoś Flixa YT, dobra. Tam jest jeszcze jakiś, wow, Star Power, znaczy nie Star Power, tylko Ultimate Attack. Muszę nabić sobie ulta i sprawdzić, jak on działa właśnie. Dobra, raz, dwa, trzy. A! I mój ultimate atak idzie za mną. Aha! Ajajaj, bezsensownie go teraz spaliłem w sumie. Ej, bardzo dobrze ten Szymon zagrał. Cofnijmy się. Mamy tutaj gościa, musimy mu drogę odciąć. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, Farel. Dobrze. I leży, nie leży. Bot go dobije. Nie! 100 życia! 100 życia! Poczekajcie chwilę, ale tutaj się zrobiło zamieszanie. Dobra, ja muszę uciekać. Ja mam jednego Power Cubesa, nie może to tak być, że ja mam jednego Power Cubesa i to jakiś Teddy. Teddy mi odetnie drogę? Nie. Teddy na szczęście uciekł. Au, au. Au, au, au. Chmura, znikaj. Raz. No, 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 no. No, uciekamy, 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 uciekamy. I ultimate attack. No niestety swoją pierwszą gierkę przegrywam, ale naprawdę ta postać jest przekozacka. Zobaczcie, jakie selfie se walnęła. Ma niebieski język w ogóle. Okej, zagrajmy sobie teraz starcie duo. Zobaczymy, jaką postać mi dobierze. Jesteśmy w drużynie z Ems. No okej, przecież teraz będą wszyscy w drużynie z Ems. To będzie cała mapa Ems. Okej, to lecimy. Jestem z jakimś Sepkiem. Nie, Tik jest. O, hello. Hello, Tik. W sumie Tik na tą mapę dosyć spoko postać. Okej, okej, prawie zabiłem jednego. Seb, ty się skup, gościu. Na gierce, a nie tam jedną skrzynkę pocisz cały czas. Dawaj, dawaj, mordo. Hop, tu odcięcie. Dobra. Nie, 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 nie. Bot się respi. Dobra. Mój Seb jest jakiś AFK jeszcze chyba. Najgorzej. Dobra. Dobra, cofnijmy się, cofnijmy się. I atak, atak, spray, spray, spray. Ult. W sumie ten ult był chyba niepotrzebny.
powiem wam, że ta postać jest dosyć wolna, nie jest jakoś super szybka. Dlatego ten Ultimate Attack ciężko będzie wcisnąć przeciwnikowi. To możemy odciąć jakoś. Ej, czemu ja nie trafiłem? Ona mnie trafiła tyle razy. Cofaj się, cofaj się! Wow, bardzo szybko bije ten dym. Powiem wam, że mega się jaram tą postacią. Jestem ciekaw, czy jakiś skin do niej kiedyś wyjdzie. Jest to pani zombie influencerka, no. Co oni nie wymyślą w tym Supercellu, naprawdę. Dobra, chmura. Co się stało? Czemu mnie tak spowolniło? Wow. Nie wiem, czy widzieliście, ale mnie mega spowolniło. Mam 5 power cubesów. Nie dają się zabić. Tutaj powiem wam, że będzie ciężko. To będzie walka wyrównana, bo oni mają też dużo power cubów. Nie trafiłem. Mój teammate już się położył niestety. Ale tu będę mógł odciąć drogę. Dobra, bot go zabije. Nie trafiłem, chodź, chodź, pięknie, pięknie. Nie, tik leci z głową na mnie. Tik na 10, co? Halo. Dobra, mój Seb się zrespił, dawaj go. Dawaj go, Sebek. Dawaj, dawaj, chociaż tego tika pokonaj. Aj, 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 no niestety nie udało się. Ale mamy rangę numer 2 plus 7 puszek. Sprawdźmy teraz kolejny tryb. I zobaczcie, w lobby mamy transparentnego zadymiarza. Chyba każdy zadymiarz, który teraz zostanie wybrany, będzie transparentny. Tak jest, jeżeli macie, mamy tryb Graveyard Shift wybrany, no to każda postać jest transparentna w lobby. Dobra, gdzie jest moja zadymiara nowa? Lecimy. Starcie solo w nowym trybie, jestem mega ciekawy, jak mi pójdzie. Aha, tutaj tracimy życie co jakiś czas. Są też skrzynki, dobra, po 60 tracimy życia. To nie jest wcale tak dużo, ale jednak zawsze strata życia. Dobra, cofnijmy się. Tu mnie chce podjechać. Przecież ja go tak zabiję, tak nie można robić. Nie da się podjechać przeciwnika, jak Ems w ciebie strzela, bo ta chmura się utrzymuje w powietrzu. Ciężko będzie, naprawdę. Więc nie róbcie takich błędów jak ten ziomek. Nie popełniajcie. Okej. Okay. Tutaj mamy jakąś jeszcze dodatkową kosmetyczną zmianę na mapie, czyli jakieś takie świeczniki, z tego co widzę. Hop, hop, hop. Dostała. Wow, ładnie dostała. I ult leży. Pięknie. Pięknie. Nie zwróciłem uwagi, czy mi się życie odnowiło. Cały czas mamy minusowe życie jakby. Dobra, dobra, zabiłem. Tak, zabiłem. Dobra, za killa dostajemy full HP. Zobaczcie, wielkie starcie już jest. Ja mam na swoim koncie w tym momencie 6 power cubesów. Ten typek szuka czegoś tam u góry, nie wiadomo czego. Bomba, bomba, bomba. Wyprzedziłem trochę atak. Jeszcze odpalam ulcika, ale będzie ciężko mi go dojechać. Tak jest, moi drodzy. Plus 1200 HP dostałem za killa. No i moje pierwsze zwycięstwo w nowym trybie. Nice. Wow, ranga 4, pięknie. Okej, moi drodzy, gramy jeszcze jeden meczyk solówka, ponieważ nie mogę się nagrać nową zadymiarą, a tam zająłem drugie miejsce, więc to mnie nie satysfakcjonuje w ogóle. Muszę te cube jakoś zebrać. Hop, wjechałem w to, kroję i jeszcze powaliłem typa. Pięknie, mamy już 3 power cubesy i nie ma co walczyć na tej mapie z ludźmi o power cube, tylko od razu lecieć, bo zaraz wszystkie nam zabiorą z mapy, nie będzie później power cubesiku. Dobra, patrzcie, i sprayem atakujcie jak coś troszeczkę dalej, wtedy ten spray szybciej obija skrzynki, bo kilkukrotnie trafia w skrzynkę. Dobra, po 750 bije, nie jest źle, tam na kogoś już bot poszedł. Ja sobie jeszcze kolejną skrzyneczkę otworzę. Już biję po 800. Pięknie. Kolejny cubes. Tu mam jakiegoś typa. Jaspera. Hop, hop. Dobra, ten ginie, ziomek. Tego spowalniam, obijam, obijam. Spowalniam i obijam. Patrzcie, jak to przecudownie wyszło. Tego gościa. Okej, tam troszeczkę obiłem. Tą skrzynkę sobie jeszcze wezmę. Spowolnię go. A, tu mnie chciał zamknąć tutaj. Dobrze gościu zagrał, niestety musiałem się wycofać, ale już mam 10 power cubesów, więc tak jak mówię, nie walczcie z kimś o power cubesy, lećcie do kolejnych skrzyneczek, jeżeli chcecie ten meczyk wygrać. Ta mapa jest dosyć dziwna, tu musicie mieć dużo power cubesów, żeby się obronić przed botem, tak naprawdę. I zobaczcie, jak pięknie typeczka zgasiłem. Nice! 10 puszek trafia na Farela konto.
Moi kochani, w skali od 1 do 10 EMS oceniam na 9, ponieważ jeszcze nie ma Star Powera, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak odblokowuję Star Power na tej postaci i jak ją maksuję, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i od razu wlatuje kolejny odcinek. Nie zapomnijcie również wziąć udziału w konkursie, gdzie jest do wygrania 3 razy pakiet 170 gemów, wygrywają aż 3 osoby, a jedyne co musicie zrobić, to wbić pod moje najnowsze zdjęcie na Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie i oznaczyć 3 swoich znajomych. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, życzę miłego grania nowym zadymiarzem, trzymajcie się, cześć!